Usiądźcie moi, moje pociechy wygodnie na swoich miejscach. Idę w kolejne, moi kochani, rozważanie. Mamy jeszcze z 10 konferencji. Powinniśmy spokojnie zdążyć do celu. Rano mówiłem nauka o cierpliwości. A teraz 31 rędzie z naszej książeczki 149. 149. Stań się dzieckiem. Nigdy niczego się nie bój. Błogosławię Cię. Moja córko. Nigdy niczego się nie bój. Nie dla Ciebie są przestrogi, które daje światło. Ty krocz spokojnie za moim słowem. Ukażę Ci ścieżkę pomiędzy przepaściami. Bezpieczną ścieżkę, którą przejdziesz nienaruszona pośród niebezpieczeństw. Ja będę z Tobą, aż ujmiesz moją dłoń, aby już nigdy nie wyjść z mojego objęcia. Czy wiesz, jak wiele dusz pragnie pokoju? Czy wiesz, jak niewiele. Do niego dąży? Choć każdy pożąda pokoju, niewielu do niego dąży. Moja duszo, prowadzę cię przez zgliszcza do rajskiego ogrodu. Ta cywilizacja to cywilizacja śmierci. To, są, to co nam pokazują, są to zgliszcza. Wszystko zrujnowane, dzieci zniszczone, nie przyglądaj się zbytnio spuściźnie tego pokolenia. Nie przyglądaj się zbytnio spuściźnie tego pokolenia. Osiągnęli wie wiele: pobudowali lotniska, autostrady, koleje, technologia dzieci, ale za tym idzie śmierć duchowa świata. Bo wasze dzieci, bardzo głośno śmierć. Zniewolone systemami medialnymi świata, narzędziami szatańskimi, zniewolone nałogami, kończą samobójstwem. Tak niewielu z nich dożyje pięknej starości. Mają 20 czy trzydzieści kilka lat, są to dzieci już starcy duchowi których nic nie cieszy, zniszczeni, zdewastowani. Dlatego Pan Bóg mówi: Nie przyglądaj się zbytnio spuściźnie tego pokolenia. Nie zatrzymuj wzroku na jego byłej świetności. Bawią się, koncertują. Po Polsce jeżdżą imprezy sportowe. Dzieci wydawać by się mogło, że funkcjonujemy w Siódmym Raju. Stąd to zgliszcza raju. Wypacykowani prowoderzy, liderzy, spikerzy. Wyperfumowani, ustawieni tak pod kamery, że wydaje się, że mają twarze aniołów. Tam są zgliszcza. Wszyscy udają. Media w kółko wam powtarzają, że budują raj na ziemi. 13 pensja, 14, 800 plus. Śmieci, bo kole, dzieci to... Jak tak pójdzie, to prawdopodobnie już po 25 roku wnet będziemy wszyscy zwolnieni z pracy. Pocieszające jest, studentem w prawie można być do 29 roku. Widzę Państwo. Przecież można się bawić w akademię, a później w emeryturkę. I same laby. Są bezradni wobec otaczającego świata. Wichry dziś pogoniły Polskę, porwane domy, dachy. Sardynia płonie, Sycylia płonie, Rodos płonie, Grecja płonie, Chorwacja płonie, Rusek straszy głodem. Na naszych nagle pilnują Szwedziń. Na polskim niebie pojawiły się samoloty szwedzkie. Ło! Wow, to potop już jest bardzo blisko. Jak nad ziemią polską pojawiły się Samoloty szwedzkie mówią, że nam przynoszą pokój, to dzieci po tobie jest już bardzo blisko. Oto dam ci więcej niż to, czyli świetność tego pokolenia, jego spuścizna. Nie dążymy do dobrobytu przeszłości. Każda epoka, pamiętajcie, miała swoją zmorę i miała swoją rysę. To, co nas czeka, nie będzie pokryte dawnymi rysami. Patrz raczej do przodu. Choć znika Ci z oczu obraz przeszłego dobra, miej odwagę nie tęsknić za tym, co było. Tak się te orędzia wypełniają. Dzieciny Bógowi spowodował, że nagle nam zaczyna brakować kasy. Mamy tak zwane większe dochody, no ale za to kupujemy dzieci coraz mniej. Tamto nam wszystko nagle mija. Choć znika ci z oczu obraz przyszłego dobra. Choć nam mówią dzieci, że mamy najmniejsze w Europie bezrobocie, że Polska jest pierwszym krajem na świecie, który spłaca dług publiczny. Rozumiecie, tylko w Polsce maleje dług publiczny. Choć nam gwarantują, że stopy procentowe spadną, więc złotówka będzie dolarem. <laughs> Dzieci to się wszystko kończy. Bierzemy udział w jednej wielkiej komedii. Choć znika ci z oczu obraz przeszłego dobra, miej odwagę nie tęsknić za tym, co było. Było bowiem Także niedoskonałe. Ufaj mi raczej, że dobra, które przygotowuję ci przez oczyszczenie, są doskonałe. Czytam teraz mądrość księgi Seracha. Dzieci radzę, przeczytajcie spokojnie te mądrościowe, dzieci, teksty spokojnie, a zobaczycie, że każda epoka tak samo działa. Tak samo mówi. Każdy człowiek w danej opoce jest taki sam i w takie same prawidła relacje społeczne, ludzkie wchodzi. Wydaje mu się, że z Magellanem dzieci, to już było. Księga Mądrości nam mówi, dzieci, to już było. I co ciekawe, to już jest, bo my żyjemy w tym jest. I mówię przyszłym pokoleniom, to też będzie, bo przed wami jest przyszłość. Się pojawicie na Ziemi i będzie wszystko to samo, choć przedstawiciel mediów Wam będzie mówił, że zbudujemy pamiętacie, to było cztery tygrysy wschodu Tajwan, Koreę Południową, Japonię nie zapomnę, jak nam to gwarantował Pan Prezydent Wałęsa pięć lat i będziemy tygrysami wschodu. Ufaj mi raczej, że dobra, które przygotowuje ci przez oczyszczenie, są doskonałe. Bóg chce oczyścić nas wewnętrznie, bo dziecięstwo Boże to jest oczyszczenie. Bez względu na kolor Twoich włosów, Bóg się chce do ciebie dobrać. I to drugie wielkie oczyszczenie świata. Ale żeby mógł, mogło jego królestwo na ziemi zapanować. Najpierw musi was, dusze wybrane, oczyścić. No bo kto będzie stróżem tego królestwa? Poczekaj chwilę, a ujrzysz je na własne oczy. Chodzi o to oczyszczenie, tu Bóg mówi, wewnętrzne. Poczekaj spokojnie i stawaj się dzieckiem coraz bardziej ufnym. Nie wyciągaj miecza przeciw przyjaciołom Twojego Ojca i Twojego Królestwa. Przylgnij do mnie i schron się za Mną, kiedy będę walczył. A to, to oczyszczenie dotyczy również tego elementu szerszego świata. Bo teraz to zdanie poczekaj chwilę, a ujrzysz to oczyszczenie na własne oczy. Jakby było wewnętrzne, to doświadczysz oczyma swej duszy. Ujrzysz na własne oczy. Pan Bóg tu mówi w zmysłów. Poczekaj spokojnie i stawaj się dzieckiem coraz bardziej ufnym. Nie wyciągaj miecza przeciw nieprzyjaciółom Twojego ojca i króla. Już daleko, we wrześniu lecimy do Fatimy. Dzieci modlicie za islamitów. Świat chrześcijański tyle wieków walczył, bronił się z islam islamitami, później kontratakował, a później sam atakował. I zostało z tego wielkiego imperium Turcja dzisiaj. No ale islam został wszędzie, gdzie było to wielkie imperium arabskie, islamskie. Północna Europa, Het pod Chiny, Tadżgistan, po kolei Pakistan, Indie, Birma, Indonezja wszędzie. Choć oni są nieprzyjaciółami Boga Ojca i Króla Jezusa. Nie wolno nam przeciwko nim wyciągać miecz, bo Pan zapowiedział nawrócenie islamitów przez Matkę Bożą, nasza pielgrzymka do Fatimy i do Guadalupe. Przyglądaj mi się i schroń za mną, kiedy będę walczył. Przyglądaj mi się. Przy, przylgnij do mnie, jest bezpieczniej, i sroń się za mną, kiedy będę walczył. Nie z tobą, moje dziecko, będę walczył. Choć wezmę miecz w moje dłonie, nie z tobą będą walczyli moi wrogowie. Powstań moim, pozostań moim dzieckiem ufnym w moje zwycięstwo. Czy wątpisz w moje zwycięstwo? Czy sądzisz, że nie potrafię posługiwać się mieczem, bo wszystkim się wydaje, że Bóg nie uderzy, że nie ukaże? Zadaję Wam pytania: czy sądzisz, że nie potrafię posługiwać się moim mieczem? Wsłuchaj się, w mój głos. Twoja siła jest w Twojej ufności. Niczego nie potrzebujesz, bo masz mnie. Jestem Twoim Ojcem i Bogiem zarazem. Nie przestanę być Bogiem, a ty musisz mi obiecać, że nie przestaniesz być dzieckiem. Kiedy moi drodzy staniemy się dziećmi, to nam da pewne zwycięstwo, tak mówi Bóg. Tobie i mnie obiecujesz? Nauczę cię wszystkiego. Bądź spokojna, co potrzebujesz, błogosławię cię. W imię ojca i syna. Idła Świętego. Amen.